Wiosną 1946 roku, 8 miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, Stany Zjednoczone podjęły decyzję na najwyższym szczeblu. Jedna z najbardziej zaawansowanych japońskich broń została posłana na dno, żeby nie wpadła w ręce żołnierzy ze Związku Radzieckiego. Zobaczyłem go. Wierzcie mi, w wizjerze peryskopu ukazał się potwór. W wirze wojny amerykańscy naukowcy usiłowali poznać tajemnicę energii jądrowej. Naziści budowali pociski rakietowe, by zarzucać materiałami wybuchowymi miasta odległe o setki kilometrów. Japonia też tworzyła tajną broń, przeznaczoną do bombardowania amerykańskich miast. Miała zmusić USA do kapitulacji. Teraz, po dziesięcioleciach, zespół ekspertów bada, co Amerykanie ukrywali z taką determinacją. Każdy z uczestników tej wojny rozwijał to, co teraz nazywalibyśmy bronią masowej zagłady. Tajna broń Japonii. W pobliżu wyspy Oahu podwodni poszukiwacze z Uniwersytetu Hawajskiego wykonują próbne zanurzenia pojazdu badawczego. Osiemset metrów niżej odkryli wrak z II wojny światowej. Wiele o nim opowiadano, ale nigdy wcześniej nie został zlokalizowany. Ta broń była tak tajna, że Amerykanie nie wiedzieli o jej istnieniu aż do końca wojny. Trzej eksperci mają rozwikłać sekrety japońskiego programu I-400. Mógł popłynąć wokół przylądka Horn albo Dobrej Nadziei. 70 tysięcy kilometrów. To dawało mu ogromne możliwości operacyjne. Był w stanie zaatakować w każdym miejscu na świecie. To była broń o zasięgu globalnym. Ściśle tajna historia I-400 zaczęła się wkrótce po dramatycznym ataku Japonii na Pearl Harbor. Uderzając w grudniu 1941 roku, Japończycy dostrzegli dla siebie wielką okazję. Marynarka wojenna Japonii nagle stała się najpotężniejsza na Pacyfiku. Postanowili to wykorzystać. Architektem japońskiego ataku na Pearl Harbor był wykształcony na Harvardzie admirał Isoroku Yamamoto. Jego zamiarem było zadanie Ameryce uderzenia tak potężnego, by kraj upadł na duchu i błagał Japonię o pokój. Jego atak na Pearl Harbor doprowadził do zatopienia 5 pancerników, uszkodzenia 3 kolejnych i zniszczenia kilku pomocniczych jednostek. Na szczęście dla Amerykanów w dniu ataku wszystkie 3 lotniskowce były na morzu. To nie było jedyne błędne założenie w japońskim planie wojny. Nie doceniono waleczności Amerykanów. Następnego dnia po nalocie na Pearl Harbor Amerykanie wypowiedzieli wojnę Japonii. Nie upadając na duchu, zaczęli odbudowę zaatakowanej floty i wykorzystywali ogromne możliwości przemysłu, by odzyskać przewagę nad Japonią. Jeżeli Japonia miała zagonić Amerykę do stołu rokowań, Yamamoto powinien utrzymać przeciwnika w defensywie, załamać ludność cywilną i sprawić, by dalsza walka była dla USA zbyt kosztowna. Musiał to osiągnąć szybko. Potężny przemysł Stanów Zjednoczonych zaczął się przestawiać na produkcję wojenną. Yamamoto wiedział, co to znaczy. Rozumiał, jak bardzo ograniczone są możliwości produkcyjne japońskiego społeczeństwa w porównaniu z Amerykanami. On osobiście był bardzo przeciwny wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, która jego zdaniem była zasadniczo nie do wygrania. Ale równocześnie, jako naczelny dowódca połączonych flot, musiał znaleźć strategię, która dawałaby Japonii choć cień szansy zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi. W pierwszych miesiącach po ataku na Pearl Harbor, Yamamoto rozpaczliwie szukał sposobów przeniesienia wojny na kontynent amerykański, leżący tysiące kilometrów dalej. Obserwował sukcesy niemieckich U-botów, śmiercionośnych nazistowskich okrętów podwodnych polujących na transporty na Atlantyku.
Od stycznia do lipca 1942 roku jednostki podwodne zatopiły 397 statków i miliony ton ładunków przeznaczonych do wsparcia Brytanii. Niektóre atakowały torpedami prawie u brzegów Ameryki. Jeżeli niemieckie U-boty mogły dotrzeć tak blisko wschodniego wybrzeża, to i japońskie okręty podwodne powinny zdołać terroryzować zachodnie brzegi USA. By wypróbować koncepcję, Yamamoto wysłał kilka wypraw w kierunku zachodniego wybrzeża. W stronę Santa Barbara w Kalifornii skierował okręt podwodny, by ostrzelał rafinerię ropy naftowej. Atak spowodował znikome szkody, ale wywołał obawę przed japońską inwazją na zachodzie wybrzeża. Wzdłuż Pacyfiku trwa polowanie na japoński okręt podwodny, który przeniósł wojnę na naszą ziemię. Ukryty z dala od brzegu intruz otworzył ogień na rafinerię przy plaży w Santa Barbara. Odłamek pocisku wykonanego w Tokio nie wyrządził szkody, ale jest pierwszym, który w tej wojnie spadł na nasz brzeg. Następnego dnia artyleria przybrzeżna wystrzeliła 1400 pocisków przeciwlotniczych w stronę rzekomych maszyn nieprzyjaciela, ale ich pojawienia się nie potwierdzono. Gwałtowna reakcja upewniła Yamamoto, że seria ataków na amerykański ląd mogłaby mieć głęboki wpływ na ludność i być może nastawiłaby Amerykanów przeciwko wojnie. Ale żeby urzeczywistnić ten plan, potrzebna była dużo większa siła ognia niż ta, którą miał jeden mały okręt podwodny. Lotniskowiec wyposażony w bombowce byłby idealny, ale zaalarmowana marynarka USA nie dopuściłaby go do zachodniego wybrzeża. Wtedy Yamamoto wpadł na pomysł, który mógł zmienić zasady wojny. Postanowił połączyć siłę rażenia lotniskowca ze skrytością okrętu podwodnego. Chciał stworzyć super broń, którą Japończycy mogliby rozstrzygnąć losy wojny. Pomysł umieszczenia samolotu na okręcie podwodnym nie był nowy, ale robiono to w celu rozpoznania. Wysyłano samolot, który krążył w odległości kilkudziesięciu kilometrów, wzbogacając wiedzę dowódcy o tym, co dzieje się daleko za horyzontem. Yamamoto chciał sprawdzić, czy wypuszczony z okrętu samolot może być bronią ofensywną, a nie tylko narzędziem zwiadu. Wysłał kolejną próbną wyprawę. Tym razem jednostka podwodna wypuściła mały samolot, który miał zrzucić bomby zapalające na Oregon, by spowodować pożar lasu. Drzewa się nie zajęły, ale akcja przekonała Yamamoto, że okręt podwodny może pokonać niepostrzeżenie obronę wybrzeża i uderzyć na niczego nie podejrzewającą ludność cywilną. Jeżeli jeden samolot z okrętu podwodnego potrafił wywołać panikę, to podwodna flota mogłaby rzucić przerażoną Amerykę na kolana. Miała dotrzeć do celu i przeprowadzić zaskakujący atak. Takich możliwości nie posiadała dotychczas żadna flota, co dałoby Japończykom ogromną przewagę. Yamamoto zlecił zaprojektowanie podwodnych lotniskowców zdolnych niepostrzeżenie pokonać Pacyfik, skrycie wypuścić eskadrę nowoczesnych bombowców, które zaatakują miasta zachodniego wybrzeża, i zniknąć bez śladu, jak niemieckie U-boty. Ale od tej wspaniałej broni podwodnej Yamamoto oczekiwał czegoś więcej. Chciał, żeby nowe okręty mogły steroryzować i poruszyć Amerykę atakami na Manhattan, a nawet na stolicę kraju. Yamamoto nazwał ten niespotykany okręt podwodny typem I-400. Program był ściśle tajny. Teraz Japończycy musieli tak zorganizować budowę superbroni, żeby pojawiła się na czas i pozwoliła wygrać wojnę.
Japończycy wdrażali swój zasadniczy plan. A w tym czasie Stany Zjednoczone przyspieszały pracę nad swoją ściśle tajną bronią o kryptonimie Projekt Manhattan. Bombą jądrową. Kierownictwo badań objął Robert Oppenheimer, profesor fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Oppenheimer zgromadził najznakomitszych fizyków i inżynierów z połowy świata, by rozwiązać ogromne problemy techniczne przy rozszczepianiu jąder atomowych i stworzeniu prawdziwej broni masowej zagłady. Amerykanie obawiali się, że Niemcy i Japończycy pracują nad tym samym, więc narzucili ogromne tempo. Typowy ówczesny okręt podwodny miał kształt cygara z walcowym kadłubem o długości kilkudziesięciu metrów. Wtedy nikt nie wiedział, czy konwencjonalny okręt podwodny zdoła unieść na pokładzie ciężki hangar i trzy samoloty. Kiedy połączymy te części, uzyskamy zmniejszony model okrętu podwodnego, który tak samo ma 10 razy większą długość od szerokości. Dr Harold Vincent jest inżynierem okrętowym na Uniwersytecie Rhode Island. Przymocuje hangar lotniczy do podwodnego modelu, by zobaczyć, co się stanie. Ta rura przedstawia wodoszczelny hangar. To trzy samoloty i bomby, które przenosiły. Zatkamy koniec hangaru i zobaczymy, co się stanie. So let's see what happens when we put it in. Okay. Oh, przechyla się w prawo. Przewraca się i tonie. Trzeba było znaleźć inną metodę umieszczenia ciężkiego hangaru tak, by samolot pozostał wysoko nad wodą. Japońscy konstruktorzy musieli znaleźć sposób takiego umieszczenia samolotów, by nie naruszyć delikatnej równowagi okrętu podwodnego. Potrzebowali bardzo wielkiego hangaru, zaczynającego się tu, przechodzącego przez nadbudówkę i kończącego się tam. Pomieszczenie nawigacyjne przeniesiono na burty i w górę, więc kiosk zrobił się dużo większy. Tu znalazły się bardzo duże samoloty. Potrzebny był także długi pokład startowy. I dlatego jednostka musiała być dużo, dużo dłuższa. To zmieniło całą koncepcję okrętu podwodnego. Wojna na Pacyfiku nie toczyła się zgodnie z planem. Yamamoto zaatakował amerykańską flotę pod Midway, kluczową bazą USA na Pacyfiku. Jego zamiarem było zatopienie lotniskowców, których nie dopadł w Pearl Harbor. Gdyby mu się udało, zapewniłby sobie trwałą dominację na Pacyfiku. Podczas trzech dni zażartych walk amerykańskie bombowce zatopiły wszystkie cztery lotniskowce Yamamoto. To była druzgocąca porażka Japończyków. Po wyeliminowaniu ich lotniskowców gwałtownie potrzebowali innych okrętów, którymi mogliby skrycie dostarczać samoloty. Przede wszystkim trzeba było rozwiązać problemy techniczne i sprawić, by okręt podwodny się nie przewracał. Zaproponowano innowacyjne rozwiązanie. Teraz wypróbujemy projekt bliźniaczego kadłuba. Jest stabilny. Prostuje się, a nie przewraca. Dwie rury są umieszczone obok siebie jak lufy dubeltówki. Po rozwiązaniu największego problemu Japończycy mogli w końcu zacząć budowę nowej, monstrualnej broni i szykować ją do walki. Prace przy olbrzymich okrętach podwodnych rozpoczęto w styczniu 1943 roku. Yamamoto mógł zacząć myśleć o skutecznych metodach wykorzystania nowej, wspaniałej broni. Poważne braki materiałów i siły roboczej sprawiły, że Japonia mogła myśleć o budowie zaledwie 18 jednostek. Każda z nich miała przenosić trzy bombowce uzbrojone w pojedynczą bombę. W najlepszym razie zmasowany atak oznaczał 54 bomby. To bardzo ograniczona siła rażenia. Tylko jednej nocy podczas bitwy o Anglię
Hitlerowskie bombowce zrzuciły na Londyn 1400 wielkich bomb. Naloty trwały przez 57 dni, ale Anglicy się nie poddali. Admirał zrozumiał, że jego 54 bomby mają małe szanse, by spowodować w amerykańskich miastach dość szkód i nadszarpnąć morale społeczeństwa. Zaczął rozważać nietypowe rozwiązania. Japończycy gorączkowo szukali sposobów zadania Stanom Zjednoczonym wielkich strat, by spowolnić ich natarcie albo zmusić do negocjacji pokojowych. Rozważyli użycie zarazków chorobotwórczych przeciw amerykańskim miastom. Za najskuteczniejszy środek przenoszenia uznano samoloty startujące z okrętów podwodnych. By zwiększyć siłę rażenia flotylli, Japończycy szukali wyjątkowych bomb, z których każda mogłaby zabić tysiące ludzi, zmuszając Amerykę do poddania się. Japońska armia intensywnie zajmowała się tym w Mandżurii. Skutki były straszliwe. Ich marynarka wojenna na pewno rozważała użycie bomb z wąglikiem. Najbardziej fanatyczne grupy w armii i marynarce wojennej były gotowe poprzeć taki szalony plan. Japonia już zademonstrowała skłonność do używania broni biologicznej. Komandor Shiro Ishii z Cesarskiej Armii Japońskiej kierował oddziałem 731, tajną placówką wojny chemicznej i biologicznej, w której od lat 30. eksperymentowano na chińskich cywilach. Pchły zarażone dżumą, a wyhodowane w tym laboratorium, wypuszczano na niczego nie podejrzewające wsie. Zakażano ludzi wąglikiem i cholerą. Kobiety i mężczyzn zarażano chorobami wenerycznymi. Nawet 200 tysięcy Chińczyków zmarło na skutek tych zbrodniczych eksperymentów. Niektórzy japońscy dowódcy wojskowi protestowali przeciwko użyciu broni biologicznej z powodów humanitarnych. Niewątpliwie po jej zrzuceniu na amerykańskie miasta byłaby bronią masowej zagłady. Spowodowałaby ogromne straty wśród mieszkańców. Przerażenie ludności cywilnej nie dałoby się porównać ze skutkami konwencjonalnego bombardowania. Styczeń 1943 roku. Pierwszy okręt I-400 był już w budowie. Marynarka wojenna zajęła się tajnym bombowcem, możliwym do przeniesienia pod wodą w ciasnym hangarze. Nową maszynę nazwano Seiran, co oznacza grom z jasnego nieba. Jak nazwa wskazuje, samolot miał się pojawiać niespodziewanie, jak z mgły. Dostarczony przez nagle wynurzony okręt podwodny, atakowałby cel niepostrzeżenie jak ninja. Dlatego nazwano go Seiran. To bardzo poetyckie imię. Porucznik Atsushi Asamura jest ostatnim żyjącym pilotem z elitarnego oddziału Seiranów. Podczas dorocznej ceremonii religijnej oddaje cześć swoim zmarłym towarzyszom. Wspomina fascynację uczestnictwem w ściśle tajnym projekcie. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Seirana. Czy naprawdę taki samolot można załadować na okręt podwodny? Uważam, że niewielu ludzi wiedziało o Seiranie. Nawet w japońskiej marynarce wojennej. Większość prób i badań całkowicie utajniono. Specjalnie zaprojektowany Seiran był poważnym uzupełnieniem arsenału japońskich samolotów bojowych. Z 800-kilogramową bombą i megawatowym silnikiem rozwijał prędkość 500 km na godzinę. Ale japońscy konstruktorzy samolotu musieli spełnić jeszcze inne wymaganie. Chociaż I-400 był szerszy od jakiegokolwiek ówczesnego okrętu podwodnego, jego hangar lotniczy na pokładzie miał tylko 3,5 metra średnicy.
To jest hangar na I-400, do którego samolot miał pasować. To Sejran z przodu, w tej samej skali. Kadłub samolotu jakoś pasował, ale skrzydła i usterzenie się nie mieściły. Japońscy projektanci zastosowali skrzydła podobne do tych z Grumman Hellcat, najpotężniejszego amerykańskiego myśliwca działającego z lotniskowców. By ograniczyć miejsce zajmowane w hangarze pod pokładem, końcówki jego skrzydeł obracały się i układały wzdłuż kadłuba. Konstruując Sejrana, zrobiono krok dalej. Składano także stateczniki, aby zmniejszyć wysokość. Po tym wszystkim pasował bardzo ładnie. Robi wrażenie. Pozostał jeszcze jeden kłopot do rozwiązania. Gdy okręt podwodny przybył na pozycję ataku, rozgrzanie silnika każdego Sejrana przed startem wymagało do 20 minut. Uruchomienie motorów w hangarze, gdy okręt był jeszcze zanurzony, groziło zatruciem załogi spalinami. Ale rozgrzewanie ich na powierzchni wystawiało okręt na radary i naloty. Bez rozwiązania problemu podwodny lotniskowiec byłby bezużyteczny. Na małym lotnisku w Connecticut Craig McBurney poznaje problemy związane z potężnymi silnikami z II wojny światowej. To jest jego ulubiona zabawka. Rzadki 28-cylindrowy motor od myśliwca morskiego Corsair. Jest większy niż w Sejranie, ale problem mają wspólny. Uwaga na śmigło. Śmigło wolne. Uruchamiam. Czasami silnik nawet nie zaskakuje. Potrzeba następnej próby, żeby motor prychnął i 20 minut, zanim się całkowicie rozgrzeje. Dla japońskiej załogi na I-400 takie oczekiwanie oznaczałoby katastrofę. Widać, jak gęsty jest zimny olej i wiadomo, jak ciasno są spasowane części wewnątrz silnika lotniczego. Szybkie przetłoczenie przez niego gęstego oleju byłoby naprawdę bardzo trudne. To wynik dużej lepkości zimnego oleju. A gdyby został wstępnie rozgrzany, to ten sam olej, ale ciepły. Leje się prawie jak woda. Różnica jest wyraźna. Japońscy inżynierowie znaleźli sprytne rozwiązanie. Oddzielny zbiornik do wcześniejszego podgrzewania oleju. Ciepły olej może natychmiast dopłynąć do cylindrów i zaworów. To samo rozwiązanie stosuje McBurney przy jego silniku od Corsaira. W tej skrzyni mamy główny zbiornik oleju silnikowego do zasilania motoru i własnej roboty podgrzewacz z grzałką. Uwaga na śmigło. Można włączyć rozrusznik. Samolot z wstępnie rozgrzanym olejem wyciągano z hangaru na rampę startową. Uruchamiano silnik, rozkładano i blokowano skrzydła oraz usterzenie. Zakładano pływaki. Samolot wyruszał do akcji. Trenowaliśmy bardzo ciężko, próbując skrócić czas przygotowań choćby o sekundę. Pierwsza maszyna startowała, za nią druga i trzecia. Naszym zadaniem było wypuścić wszystkie jak najszybciej. I jeszcze jeden szczegół. I-400 był za krótki, by mogły na nim lądować samoloty. Dlatego siadały na wodzie i były podnoszone na pokład żurawikiem.
rozwiązaniu problemów technicznych program I-400 miał znakomite perspektywy. Ale wówczas, w kwietniu 1943 roku, japońska marynarka wojenna poniosła druzgocącą stratę. Stany Zjednoczone przechwyciły i zlikwidowały admirała Yamamoto. Jego samolot został zestrzelony nad Wyspami Salomona. Ponieważ w dowództwie nie było już pomysłodawcy I-400, program niemal stanął w miejscu. Zamówienie na wielkie okręty podwodne zostało natychmiast obcięte do połowy, z 18 na 9. Dopiero półtora roku po śmierci Yamamoto jego wymarzona broń stała się rzeczywistością. Grudzień 1944 roku. Pierwszy I-400 został w końcu wyposażony. Kilka miesięcy później był gotowy drugi. Wielki okręt przewoził trzy morskie bombowce nurkujące w hangarze o długości 31 metrów. Katapulta na sprężone powietrze wyrzucała maszyny w górę nawet na wzburzonym morzu. I-400 o długości 121 metrów był największym wówczas okrętem podwodnym. Miał potężne uzbrojenie. Na pokładzie rufowym było 140-milimetrowe działo, jedno z największych, jakie kiedykolwiek zamontowano na okręcie podwodnym. Cztery działa przeciwlotnicze broniły go przed nalotami. W dziobie miał 8 wyrzutni torpedowych. Na dowódcę eskadry I-400 wyznaczono Tatsunosuke Arizumi. Kierował atakiem miniaturowych jednostek podwodnych na Pearl Harbor. Załogi wybrano spośród najlepszych w marynarce i traktowano wyjątkowo. Morale marynarzy było wysokie, ale japońskie dowództwo znało prawdę. Na Pacyfiku panowali Amerykanie. Japonia potrzebowała potężnego kontrataku. W marcu 1945 roku wiceadmirał Jizaburo Ozawa rozważał pomysł wykorzystania Sejranów do zaatakowania zachodniego wybrzeża USA bronią biologiczną. Miesiąc później rozsądek zwyciężył. Generał Yoshijiro Umezu z cesarskiej armii wykluczył jej użycie, uznając takie działanie jako zbrodnię przeciwko ludzkości. Zamiast tego Japończycy szukali innych celów dla ściśle tajnych I-400. Kanał Panamski był niezbędny do przerzucania okrętów między Atlantykiem i Pacyfikiem. Dlatego Japończycy chcieli go zaatakować. Gdyby Japończycy uszkodzili kanał, wstrzymaliby żeglugę na wiele miesięcy. Jednostki sprzymierzonych musiałyby korzystać z dużo dłuższego szlaku wokół przylądka Horn. Strategzy przygotowywali operację. Plan wyglądał tak. Zespół czterech okrętów podwodnych z 10 samolotami miał do pokonania długą drogę. Przez cały Pacyfik. 15 tysięcy kilometrów aż do punktu startowego w pobliżu ekwadoru. Tam miały się wynurzyć i jak najszybciej wypuścić 6 samolotów. Żeby zaskoczyć nieprzyjaciela, maszyny miały polecieć w zupełnie innym kierunku. Przeciąć Kolumbię i ostro skręcić. Potem zejście na niski pułap i zmasowany atak na śluzy północnego odcinka kanału. Wyprawa mogła być nadzwyczaj niebezpieczna dla I-400 i ich załóg. Okręty podwodne musiały najpierw dotrzeć do kanału Panamskiego przez nieprzyjacielskie wody. Latem 1945 roku Pacyfik był amerykańską sadzawką. To znaczyło, że dotarcie jakiejkolwiek wrogiej jednostki w rejon kanału Panamskiego było raczej trudne. Nawet gdyby okręty podwodne dotarły bezpiecznie do miejsca przeznaczenia, to obiekt ataku śluza Gatun była dobrze broniona przez działa przeciwlotnicze.
Jedynym wyjściem było bombardowanie śluz z dużej wysokości. Ale to też nie było proste. Te konstrukcje i ściany były niewiarygodnymi obiektami z żelazobetonu. Stalowe elementy miały 2 albo 3 metry grubości. Jednak z wysokości 4 kilometrów wyglądały jak nitka. Szanse trafienia w ten sposób były znikome. Podczas ataku tylko 6 maszynami, niosącymi po jednej bombie, nie można było popełnić błędu. Dlatego wybrano skrajną metodę, która powinna przynieść sukces. W tamtym momencie w całym japońskim lotnictwie prowadzono mnóstwo misji samobójczych. To także miał być lot w jedną stronę. Z powodu braku rezerw, Japonia nie miała wtedy alternatywy dla akcji kamikadze. Wiem, że to dyskusyjne. Wielu ludzi się z tym nie godziło, ale myślę, że nie mieliśmy wtedy wyboru. Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nie zdołamy trafić, nawet rzucając wiele bomb. Atak samobójczy był naszą jedyną szansą. Gdy załogi I-400 szkoliły się do ataku na kanał panamski, przygotowywano także finał projektu Manhattan. Komisja sporządzała listę możliwych celów dla bomby jądrowej. Hiroshima była jednym z 5 wytypowanych miast. Każdy kraj rozwijał swoją cudowną broń. Ale sytuacja w teatrze wojennym była jednoznaczna. Amerykanie zaatakowali Okinawę, położoną zaledwie 1500 km od Tokio. Podczas 82 dni brutalnych walk zginęło 100 tysięcy japońskich żołnierzy. Utracono tysiące samolotów i okrętów. Amerykańska inwazja na Japonię wydawała się nieunikniona. Wiceadmirał Ozawa jeszcze raz zmienił zadanie dla I-400. Nowym celem był atol Ulithi. Tu urządzono bazę wypadową dla ogromnej floty przygotowującej się do desantu na Japonię. Ulithi było prawdopodobnie punktem koncentracji jednostek atakujących Okinawę, a także sił, które miały być wysłane do końcowej konfrontacji na Wyspach Japońskich. Stamtąd także wysyłano uzupełnienia. Na fotografii zobaczyłem kilka amerykańskich lotniskowców. Naczelne dowództwo rozkazało, żebyśmy zniszczyli jak najwięcej z nich. Zamierzano wysłać 2 wielkie okręty podwodne, I-400 i siostrzany I-401, oraz 2 mniejsze jednostki. Miały opuścić Japonię pojedynczo. Wyznaczono miejsce koncentracji. Przed świtem 17 sierpnia 6 Sejranów miało przeprowadzić atak kamikadze. By zwiększyć szanse sukcesu, Harizumi polecił, żeby przemalować bombowce w barwy amerykańskie. To było jawne pogwałcenie konwencji wojennych. Piloci byli przeciwni kamuflażowi. Uważali, że to niehonorowe. Byli gotowi na śmierć i wiedzieli, że nie powrócą. Wyprawę dręczyły niepowodzenia. Po drodze do Ulithi, jeden z mniejszych okrętów podwodnych został zatopiony przez Amerykanów. Cała 140-osobowa załoga zginęła. To była zapowiedź losu zespołu. Aby uniknąć kontaktu z nieprzyjacielem, Harizumi postanowił zmienić trasy i miejsce spotkania. Wiadomość o tym nigdy nie dotarła i grupa się pogubiła. Gdy I-400 i I-401 próbowały zmodyfikować plan ataku, przez radio dotarły wstrząsające wiadomości. Ameryka zaatakowała Japonię swoją cudowną bronią. Szóstego sierpnia bomba jądrowa unicestwiła Hiroshimę, zabijając 80 tysięcy mieszkańców. 9 sierpnia druga bomba spadła na Nagasaki. Było 40 tysięcy zabitych, a miasto legło w gruzach.
Sześć dni później, 15 sierpnia, Japonia podpisała akt kapitulacji wobec Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu radiowym do narodu cesarz Hirohito powiedział, by przetrwać rzecz nie do zniesienia i przecierpieć co nie do wytrzymania. Następnego dnia otrzymaliśmy radiogram polecający przerwanie walki. Ta niewiarygodna wiadomość uzmysłowiła nam powagę sytuacji. Od tego czasu na pokładzie zaczął się prawdziwy dramat. W kodeksie cesarskiej marynarki nie było pojęcia poddanie się. Japońscy dowódcy obu dużych okrętów podwodnych zdecydowali się zawrócić do Japonii. Nie chcieli się poddać, ani dać się zhańbić schwytaniem na nieprzyjacielskich wodach. Dla zachowania tajemnicy Arizumi rozkazał zatopienie przemalowanych sejranów. Japońskie okręty podwodne nie były przeciwnikiem dla amerykańskiej floty. 28 sierpnia dwa niszczyciele wytropiły I-400 w odległości 300 km od wybrzeży Japonii. Olbrzymi okręt podwodny przez chwilę próbował ucieczki, po czym poddał się bez walki. Harry Arvidsson był jednym z pierwszych Amerykanów, którzy weszli na I-400. Zbliżyliśmy się do okrętu podwodnego i widzieliśmy, jak wygląda. Pomyślałem, że nigdy w życiu nie widziałem czegoś równie dużego. 29 sierpnia amerykański okręt podwodny USS Segundo wypatrzył I-401. Carlo Carlucci był kwatermistrzem na amerykańskiej jednostce. Była już trzecia albo czwarta rano, tuż przed świtem. Zobaczyli go na radarze. Nie wiedzieli, co to jest, dopóki się nie zbliżyliśmy. Sugio Yata był majtkiem na japońskim olbrzymie. Nie chcieliśmy oddać wspaniałego okrętu Amerykanom. Myśleliśmy, że niewola jest hańbą. Chociaż wojna się skończyła, Amerykanie nie wiedzieli, jak zareagują Japończycy. Mogło pójść dobrze albo źle. Wszystko było możliwe. Mogli strzelać albo nie. Płynęliśmy do Japonii, zastanawiając się, jak uniemożliwić Amerykanom przejęcie jednostki. Myśleliśmy o zatopieniu jej blisko brzegu. Zanim Japończycy zdołali wykonać ich plan, silniki okrętu podwodnego popsuły się. Z Segundo zażądano poddania ogromnego okrętu podwodnego, ale Arizumi odmówił. Przez kilka godzin pełnych napięcia działa Segundo były wycelowane w I-401. Muneo Bando pamięta przejęcie. Wycelowali w nas działa i rozkazali, żeby jeden z oficerów przeszedł na ich okręt. Nie wiedzieliśmy, kto to ma być. Chcieliśmy zademonstrować naszą dumę i możliwość spotkania się jak mężczyzna z mężczyzną. Bando mówił trochę po angielsku i został wysłany, by negocjować z Amerykanami. Groziłem, że jeżeli zmuszą nas do poddania się, popełnimy samobójstwo. Oni powiedzieli mi harakiri, niedobrze. Wiedzieli, co to harakiri. Tokio poleciło, by I-401 poddał się Segundo.
W końcu Arizumi pogodził się z nieuniknionym i wciągnął czarną flagę, międzynarodowy sygnał kapitulacji. Dla dowódcy upokorzenie było zbyt wielkie. Poszedłem po kawę i kiedy siadałem, usłyszałem głośny huk. To było samobójstwo. Kapitan i ja wpadliśmy do kabiny i zobaczyliśmy, że dowódca odebrał sobie życie. Kapitan powiedział, a jednak to zrobił. Japońska załoga dostała się do niewoli. Marynarze, piloci i mechanicy. Amerykańscy podwodniacy przejęli kontrolę nad olbrzymim okrętem podwodnym. Szybko zrozumieli, że czegoś podobnego nigdy przedtem nie widzieli. Jednym z pierwszych Amerykanów na I-401 był młody marynarz Paul Whitmer. Od razu zwrócił uwagę na niezwykły podwójny kadłub potężnego okrętu podwodnego. Zeszliśmy do maszynowni i zobaczyliśmy przejście do pomieszczenia znajdującego się obok. Co tam mogło być? Okazało się, że drugi zestaw silników, maszynownia lewej i prawej burty. Były to dwa kadłuby połączone ze sobą bokami, dwa okręty obok siebie. Japońska załoga pozostała na pokładzie, nadzorowana przez sześciu Amerykanów. Miałem 45. Wszyscy mieliśmy 45 i dodatkowe magazynki w kieszeni. Gdybym musiał jej użyć, to bym strzelał. Panowało napięcie, nikt nikomu nie ufał. Nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać. Mogli nas wykończyć, bo byliśmy liczebnie zdominowani. Gdyby zdecydowali się zatopić okręt, nic byśmy na to nie poradzili. Amerykanie zablokowali włazy, żeby Japończycy nie mogli zatopić okrętu razem z nim. Mijały godziny i napięcie między dawnymi wrogami powoli ustępowało. Mieli teraz wspólny cel, bezpieczny powrót okrętu do Tokio. W maszynowni musieliśmy się nauczyć porozumiewania z Japończykami. Oni uczyli nas, a my ich. Musieliśmy poznać kilka słów opisujących silnik. Podstawowe pojęcia, elementarz, najprostsze symbole i słowa. To się nazywa tak, a tamto tak. Japońskie załogi powróciły do domów, a marynarka wojenna zdecydowała się przenieść niezwykłe okręty do Stanów Zjednoczonych w celu ich zbadania. W grudniu 1945 roku popłynęli z Japonii do Pearl Harbor. Zdobyczne okręty podwodne przybyły tuż po Nowym Roku. Marynarka nie marnowała czasu i badała każdy szczegół projektu wielkich jednostek. Wiosną 1946 roku sytuacja polityczna się zmieniła i I-400 znowu objęto tajemnicą. Tym razem Stany Zjednoczone ukrywały go przed Związkiem Radzieckim. Wielki podwodny lotniskowiec przeznaczony do strategicznych ataków na wroga był nam niepotrzebny w arsenale Sowietów. Trwała zimna wojna. Zaczynała się. Zanim ZSRR wysłał delegację w celu zbadania okrętu podwodnego, marynarka USA pośpiesznie podjęła decyzję. Pierwszego maja 1946 roku I-401 został zatopiony niedaleko Pearl Harbor. Dwa dni później I-400 spoczął na dnie morza. Wraz z nimi zniknęły tajemnice japońskiej techniki z II wojny światowej. Nikt nigdy nie sprawdził ich pełnych możliwości. Czy atak I-400 mógłby decydująco wpłynąć na przebieg II wojny światowej?
Nie przypuszczam. Może w 42 roku, ale nie w 45. Japonia poddała się z powodu przytłaczającej przewagi technicznej Stanów Zjednoczonych. Wykorzystano ją, żeby się zemścić za Pearl Harbor. Mimo że szanse sukcesu były znikome, trudno zaprzeczyć, że I-400 był zdumiewającą bronią. Sukcesem technicznym, który przyszedł za późno. Ale ważniejszy był kierunek, jaki wyznaczono broni podwodnej u zarania zimnej wojny i epoki atomu. W latach 50. pojawił się nowy typ amerykańskich okrętów podwodnych, uderzająco podobnych do japońskiego podwodnego lotniskowca. Jednostki klasy Regulus miały na pokładzie hangar dla pocisków rakietowych zamiast samolotów. Utorowały drogę dla podwodnych nosicieli rakiet balistycznych, które są sercem współczesnego arsenału jądrowego. Nikt wcześniej nie widział w okrętach podwodnych narzędzi do atakowania miast nieprzyjaciela. Dziś to podstawowa broń w zasobach Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wystrzelone z okrętów podwodnych pociski z głowicami jądrowymi mogą zniszczyć miasta wroga. I-400 na zawsze zmieniły sposób walki, czyniąc z okrętów podwodnych ofensywną broń zagrażającą ludności cywilnej. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Marek Lelek.